Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie. Otwieram obrady 27. sesji Rady Miejskiej w Policach. Stwierdzam pełne kworum. W obradach dzisiaj uczestniczy 21 radnych, czyli 100% frekwencja. A teraz do części merytorycznej, przedstawienie porządku obrad. Punkt drugi. Czy Państwo radni mają uwagi do porządku obrad? Nie widzę, więc odczytam porządek obrad i następnie przystąpimy do procedowania. Jak już powiedziałem, punkt drugi porządku obrad, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, rozpatrzenie uwag do protokołu z 26. sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 7 lutego 2017 roku. Czwarty, sprawozdanie z pracy burmistrza. Piąty, podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2017 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police. Szósty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji dla publicznych szkół podstawowych, na których gmina Police jest organem prowadzącym. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Ósmy, podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego, zakład wodociągów i kanalizacji w Policach, z obowiązków wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Police. Dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach na rok 2017. Jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach na rok 2017. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach na rok 2017. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach na rok 2017. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach na rok 2017. Punkt 15. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 16. Wolne wnioski. Punkt 17. Zamknięcie obrad. Przechodzimy zatem do punktu 4. Sprawozdanie z pracy burmistrza. Bardzo proszę panią burmistrza o wygłoszenie sprawozdania. Sprawozdanie z działalności burmistrza Polic od ostatniego posiedzenia Rady, to znaczy od 7 lutego do dnia dzisiejszego, to znaczy 28 lutego 2017 roku. Opracowaliśmy nowe obwody i nową sieć szkół podstawowych na terenie gminy Police. Zgodnie z reformą oświatową od przyszłego roku szkolnego nie będzie gimnazjów. Niektóre placówki będą dysponować dwoma budynkami. W szczegółach będziemy o tym mówić w dalszej części obrad, przedstawiając Wysokiej Radzie projekt uchwały. W związku z wątpliwościami dotyczącymi opłat mieszkańców za odpady komunalne rozpoczęliśmy weryfikację liczby mieszkańców zadeklarowanych do tej opłaty. Podjęliśmy współpracę ze spółdzielnią mieszkaniową Odra w Policach, która na nasz wniosek wzywa wszystkich mieszkańców do złożenia wyjaśnień. Podobne działania zamierzają przeprowadzić także z innymi zarządcami budynków wielorodzinnych. Naszym celem jest uszczelnienie systemu, to znaczy sprawdzenie, czy i kto uchyla się od opłat. W roku 2017 gmina Police kontynuuje program usuwania azbestu. Osoby zainteresowane zapraszam do złożenia wniosków. Formularze są do pobrania na stronie internetowej gminy Police lub w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje na ten temat. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, spółka z o.o., skończyło 20 lat. Zostało ono powołane 1 lutego 1997 roku jako wspólna spółka dwóch samorządów, gminy miasta Szczecin i gminy Police, z siedzibą w Policach. Obsługuje ona linie autobusowe na terenie gminy Police oraz łączące Police ze Szczecinem. Posiada obecnie
57 autobusów. Z okazji jubileuszu 9 lutego odbyła się konferencja prasowa, a 18 lutego uroczystość na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Panu prezesowi Kazimierzowi Trzcińskiemu oraz wszystkim pracownikom spółki składam serdeczne gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia dalszego rozwoju firmy oraz pomyślności w życiu osobistym. Korzystając z prawa pierwokupu, zdecydowałem o odpłatnym nabyciu gruntu o powierzchni 219 metrów kwadratowych za cenę 18 450 zł brutto od Nadleśnictwa Trzebież. Jest to działka numer 89/12, obręb numer 9 Police. Znajduje się ona w sąsiedztwie przedszkola publicznego numer 6 przy ulicy Wróblewskiego. Jest niezbędna dla zapewnienia dojazdu do drogi publicznej tego przedszkola. 24 lutego uczestniczyłem w uroczystości podpisania umowy o dofinansowaniu budowy hospicjum stacjonarnego w Tanowie. Inwestycja realizuje Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach. Na to przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w kwocie 4 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Całość ma kosztować 5 700 000 zł. Umowę podpisali pani Aleksandra Mazur-Woroniecka, prezes stowarzyszenia, i pan Oldgier Gieblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Przypomnę, że w 2009 roku gmina Police sprzedała stowarzyszeniu za 0,1% wartości działkę ze starym budynkiem w Tanowie z przeznaczeniem na budowę hospicjum, a w ubiegłym roku Wysoka Rada podjęła uchwałę intencyjną o zabezpieczeniu w budżecie na rok 2017 100 000 zł na dofinansowanie tej inwestycji. Placówka będzie służyć między innymi mieszkańcom naszej gminy. Miło mi przypomnieć i poinformować Państwu, że Miejski Ośrodek Kultury w Policach jest jedynym domem kultury w województwie zachodniopomorskim, który w 2017 roku będzie realizował projekt Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury plus inicjatywy lokalne. Program skierowany jest do placówek, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania ukierunkowane na bliską współpracę ze społecznością lokalną. Policki MOK znalazł się wśród zaledwie 50 domów kultury, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Jest to ogromne wyróżnienie. Gratuluję Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i życzę udanych przedsięwzięć. Podczas dwutygodniowej ferii zimowych, które trwały od 13 do 24 lutego, uczniowie mogli w Policach korzystać z różnych bezpłatnych atrakcji. Jak co roku bogatą ofertę przygotował Miejski Ośrodek Kultury, a dzięki dofinansowaniu gminy dzieci mogły też za darmo jeździć na łyżwach na lodowisku zespołu szkół imieniem Ignacego Łukasiewicza. Najmłodszym zapewniliśmy opiekę w świetlicach szkolnych. Mam nadzieję, że wszyscy uczniowie wracali wypoczęci i cali do szkoły ponownie po feriach. Dziękuję panie przewodniczący. Jeżeli pytania, to na tyle mojego sprawozdania. W ciągu miesiąca dwa sprawozdania. Dziękuję bardzo. Były tu przedstawione. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Taki układ sesji, że były dwie sesje w lutym. Wysoka Rada, czy są pytania do sprawozdania burmistrza? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2017 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police. Projekt uchwały przedstawia burmistrz Police, a projekt został opracowany i przygotowany przez Wydział Organizacyjno-Prawny, więc proszę o wprowadzenie pana naczelnika Macieja Usewicza. Prezentowana uchwała jest kontynuacją programu realizowanego od 2010 roku przez gminę Police. W tym roku do szczepień kwalifikuje się około 400 dzieci. Mamy przeznaczonych na ten cel 60 000 zł.
Jest to kwota wystarczająca. W zeszłym roku zaszczepiliśmy około 240 dzieci. Jedno szczepienie kosztuje około 250 zł, więc kwota jest wystarczająca. Do szczepień kwalifikują się dzieci, które urodziły się w 2015 roku, czyli te, które ukończyły drugi rok życia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Pani Przewodnicząca Zofia Chlek. Dziękuję. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Dziękuję. Dziękuję Panie Naczelniku. Odczytam projekt uchwały i przystąpimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie realizacji w 2017 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę podjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których gmina Police jest organem prowadzącym. Projekt uchwały przedkłada burmistrz Polic, a został przygotowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego. Bardzo proszę Oświaty Kultury o prowadzenie pana naczelnika Witolda Stefańskiego. W naszej gminie obowiązuje uchwała, która mówi o naborze do szkół gimnazjalnych i podstawowych. W związku z tym, że od września nie będzie szkół gimnazjalnych, istnieje potrzeba jej zmiany. Projektowana uchwała właśnie mówi tylko o naborze do szkół gimnazjalnych i ona w swojej treści nie jest zmieniona. Przypomnę, że przy przyjęciu do klas pierwszych zawsze przyjmujemy uczniów z rejonu. To jest obowiązek i tutaj nie ma innej możliwości, żeby dziecka nie przyjąć. Jak są jeszcze wolne miejsca, można przyjąć dzieci spoza rejonu. I tutaj w ustawie, w uchwale mówimy, w jaki sposób premiowane są dzieci, które ubiegają się o te miejsce. I tak najwięcej punktów przewiduje uchwała dla tych dzieci, którzy mają rodzeństwo w danej szkole, 6 punktów. 2 punkty, jeżeli pracuje w obwodzie szkoły ktoś z opiekunów lub rodziców. 2 punkty, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne. Oraz 3 punkty, jeżeli dziecko zamieszkuje na terenie gminy. Ta uchwała będzie ważna może mniej w tym roku, bo będzie minimalny nabór do klas pierwszych, ale na pewno będzie ważna w roku przyszłym, kiedy będą nowe obwody, kiedy będą nowe szkoły i pewnie będą związane z tym większe emocje. Dziękuję. Dziękuję panie naczelniku. Bardzo proszę o opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, przewodniczący Władysław Kosiorkiewicz. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Ponieważ nie widzę, odczytam projekt uchwały i przystąpimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których gmina Police jest organem prowadzącym. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Przechodzimy teraz do punktu 7 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Projekt uchwały przedkłada burmistrz Polic i proszę o wprowadzenie pana burmistrza Macieja Greinerta. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego przedstawia burmistrz Polic. Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z artykułu 206 ustawy z dnia 14 grudnia, przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.
Przypominam, że w dniu dzisiejszym Państwo podejmiecie uchwałę intencyjną. Ta uchwała pójdzie do zaopiniowania do kuratorium, które ma 21 dni na zaopiniowanie i po uzyskaniu opinii ta uchwała będzie jeszcze raz przez Państwa głosowana na sesji marcowej. Tak na przypomnienie, jak wyglądała tak zwana mapa drogowa reformy edukacji. Prace nad tą reformą rozpoczęły się w miarę wcześnie, bo w lutym 2016 roku, natomiast uchwała weszła w rzecz, czyli projekt ustawy został podpisany przez pana prezydenta 11 stycznia 2017 roku. W związku z czym ustawodawca dał sobie dosyć dużo czasu na prace przygotowawcze, natomiast dał bardzo mało pracy samorządom, bo mniej więcej można powiedzieć, że 11 stycznia to jest tutaj, 31 marca to już jest termin podjęcia uchwał przez samorządy. Myśmy na temat tej reformy pracowali niejako równolegle z pracami, które się odbywały w Sejmie, natomiast był to o tyle problem, że nie znaliśmy też ostatecznych zapisów tej ustawy i okazało się też, że pewne zapisy weszły, można powiedzieć, w ostatniej chwili, w związku z czym nasze projekty też ulegały przeobrażeniu. Odbyliśmy spotkanie na początku grudnia z rodzicami w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie przedstawiliśmy takie nasze dwa wstępne warianty do wstępnej konsultacji. Po ostatecznym przyjęciu ustawy, kiedy wiedzieliśmy już, jakie dokładne są zapisy, zrobiliśmy jeszcze raz rewizję tych wszystkich zapisów, tych naszych propozycji. Z tych propozycji urodziło się wariant trzeci, z którymi w miesiącu styczniu poszliśmy do wszystkich szkół, odbyliśmy w każdej szkole spotkania z dyrektorami, z nauczycielami, z rodzicami i po wysłuchaniu ich opinii pozwalamy sobie ten projekt dać Państwu dzisiaj pod obrady. Propozycja nowej sieci szkół opiera się na włączeniu większości istniejących na terenie gminy Police gimnazjów w struktury szkół podstawowych. Naszym zdaniem powstała baza umożliwi nowo powstałym szkołom elastyczne reagowanie na zwiększenie się ilości uczniów w szkołach podstawowych i związany z tym brak dostatecznej ilości sal lekcyjnych umożliwiających naukę na jednej zmianie, ponieważ tak jak Państwo wiecie, ze szkół sześcioklasowych podstawówki stają się klasami, szkołami ośmioklasowymi, także dwa roczniki przybywają, natomiast też musimy zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o całą strukturę oświaty gminnej, to nam ubywa jeden rocznik, ponieważ jak do tej pory mieliśmy sześć roczników w szkole podstawowej, trzy w gimnazjum, tak, czyli razem dziewięć, tak teraz będziemy mieli osiem i za dwa lata można powiedzieć, że ten jeden rocznik nam w naszym systemie oświatowym ubędzie. W związku z czym postaraliśmy się tak zaprojektować tą nową sieć szkół, żeby ona była w miarę elastyczna i żeby można ją było łatwo zmieniać i dostosowywać do zmieniających się warunków, bo tak naprawdę jak to będzie wyglądało za kilka lat, to dopiero przyszłość pokaże. To są jakieś nasze wstępne przemyślenia. Zaczynając od północy, szkoła podstawowa w Trzebieży wraz ze szkołą filialną w Niekłończycy, szkoła podstawowa numer 6 w Policach na ulicy Owocowej, w samych Policach szkoła podstawowa numer 1, szkoła podstawowa numer 2, szkoła podstawowa numer 3, szkoła podstawowa numer 5, szkoła podstawowa numer 8 i zamiejscowa szkoła podstawowa w Tanowie z filią w Pilchowie. W związku z nową siecią szkół zmieniły się obwody większości szkół. Tutaj na tej mapce przedstawiliśmy tak w formie graficznej obwody szkół w mieście Policach, ponieważ one w największy sposób się zmienią. Obwody szkoły w Trzebieży, szkoły w Tanowie, czy też szkoły w numer 6 w Policach Jasienicy nie ulegną zmianie, natomiast zmianie ulegną obwody w szkołach podstawowych na terenie miasta Police.
Pierwszą szkołą będzie szkoła podstawowa nr 1, która powstanie z włączenia gimnazjum nr 3 do szkoły podstawowej nr 1. Rejon tej szkoły to jest generalnie Stare Miasto z włączeniem paru ulic, które leżą bardzo blisko szkoły podstawowej nr 5 i uznaliśmy za celowe, że te ulice będą włączone w rejon tamtej szkoły. I tak będzie wyglądał rejon SP nr 1. Ta szkoła będzie miała, tak jak mówiliśmy, dwa budynki, czyli budynek dawnej SP 1 i budynek dotychczasowego gimnazjum nr 3. Szkoła podstawowa nr 2 imieniem Bolesława Kaczyńskiego. Ten rejon szkoły się też nie zmienia, to jest sołectwo Przęsocin i osiedle Mścięcino. Szkoła podstawowa nr 3, rejon szkoły to jest generalnie osiedle Gryfitów z włączeniem ulic Kresowa i Janusza Korczaka oraz część osiedla Dąbrówka. W porównaniu z dotychczasowym rejonem ten rejon też ulega znacznej modyfikacji. Szkoła podstawowa nr 5 powstała z przekształcenia gimnazjum nr 2 w ósmoklasową szkołę podstawową i tutaj rejon tej szkoły to jest część osiedla Dąbrówka oraz część osiedla Stare Miasto. Czyli to będą te dwa rejony, osiedle Dąbrówka i tutaj Stare Miasto. Szkoła podstawowa nr 6 w Policach Jasienicy. Rejon tej szkoły to jest osiedle Jasienica i sołectwa Tatynie i Wieńkowo i tutaj się te rejony nie zmieniają. Szkoła podstawowa nr 8 powstanie z włączenia gimnazjum nr 1 do szkoły podstawowej nr 8 i rejon tej szkoły to jest osiedle Anny Jagiellonki, osiedle Księcia Bogusława oraz część osiedla Dąbrówka, a także sołectwo Siedlice. Szkoła podstawowa w Trzebieży ze szkołą filialną w Niekuńczycy powstanie z włączenia gimnazjum w Trzebieży do szkoły podstawowej. W Trzebieży tutaj rejon tej szkoły się nie zmienia, czyli są to sołectwa Trzebież, Dębostrów, Drogoraz, Niekuńczyca i Uniemyśl. I ostatnią szkołą jest szkoła podstawowa z siedzibą w Tanowie wraz ze szkołą filialną w Pilichowie. Rejon tej szkoły obejmuje sołectwa Tanowo, Pilichowo i Trzeszczyn. Z założeniami tej naszej sieci szkół to było przede wszystkim zapewnienie dobrej bazy tym nowo powstałym szkołom. Mówiąc bazy, mam na myśli zarówno tą bazę materialną, czyli odpowiednia ilość sal lekcyjnych, budynków, jak i tą bazę intelektualną, czyli nauczycieli. Poprzez włączenie gimnazjów do struktury szkół podstawowych, nauczyciele gimnazjów stają się automatycznie pracownikami szkół podstawowych. Dyrektor gimnazjum staje się automatycznie zastępcą dyrektora szkoły podstawowej. To by było wkrótce tyle o rozszerzenie tej naszej koncepcji. Poproszę pana naczelnika Witolda Stefańskiego. Ja już może nie będę rozszerzał, ponieważ pan burmistrz dokładnie przedstawił nową sieć szkolną. Natomiast korzystając z obecności dyrektorów, 18 lat temu Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę o utworzeniu 5 szkół gimnazjalnych. Dzień dzisiejszy jest takim symbolicznym końcem tychże szkół, które państwo tworzyliście, wasi nauczyciele, wasi pracownicy obsługi i administracji. 18 lat to był czas wielkiej pracy, czas sukcesów i porażek, bo tak jest zawsze w szkole. Ja szczególnie chciałbym podziękować tym, którzy kierowali tymi placówkami. I przypomnę, Brzeg 1 tą placówką kierowała przez cały okres pani Ewa Klein, G1 imienia noblistów polskich, G2 gimnazjum imienia Orła Białego. Tą szkołę tworzyła i kierowała przez pierwsze lata pani Grażyna Kozak. Kontynuowała kierowanie tą placówką pani Barbara Fiołek. G3 tworzyła tą szkołę pani Ewa Dymitrowska. Obecnie kieruje tą placówką pan Artur Zagórski. G4 od początku jej funkcjonowania tą placówką kierował pan Jarosław Łebek. I gimnazjum w Trzebieży miało 3 dyrektorów. Szkołę tworzyła pani Liliana Cimochowska, potem wiele lat kierowała nią pani Halina Żółtowska, obecnie kieruje tą szkołą do końca wakacji pani Barbara Grzelak. Wszystkim serdecznie dziękuję
Mam nadzieję, że to, co zrobiliście, nie będzie zaprzepaszczone, a to, co powstaje na bazie szkół gimnazjalnych, będzie służyło dobrze polickim uczniom. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie naczelniku. Bardzo proszę Komisję Oświaty, Kultury i Sportu o opinię. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy jednym głosie wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Proszę bardzo, pan radny Andrzej Rogowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, panie burmistrzu, ja mam pytanie związane z etatyzacją w tych wszystkich nowo powstałych szkołach, a mianowicie, czy przewidujecie państwo na tym etapie zagrożenie związane z minimalizacją zatrudnienia w tych szkołach? To znaczy minimalizacja zatrudnienia? To jest takie... Czy przewidujecie państwo, że zarówno w gronie pedagogicznym, jak i administracyjnym nastąpią zwolnienia pracowników? Tak jak już wstępnie powiedziałem, będziemy się musieli zmierzyć z tym tematem, jakim jest zniknięcie w naszym systemie oświatowym jednego rocznika. Przypomnę, że ten jeden rocznik u nas to jest około 400 uczniów, czyli tak lekko licząc, to się przekłada na 30 etatów. Przez pierwsze dwa lata można powiedzieć, sytuacja będzie taka sama, ponieważ kończą pracę roczniki gimnazjalne, czyli druga i trzecia klasa gimnazjalna. Natomiast później tych uczniów będzie mniej. Natomiast poprzez włączenie między innymi właśnie gimnazjów, struktury szkół podstawowych, mamy nadzieję ten problem jak najbardziej zminimalizować. I to zarówno mówimy, jeśli chodzi o administrację, jak i jeśli chodzi o nauczycieli. Natomiast no, problem jakiś może być, będziemy się starać reagować na bieżąco. Jesteśmy też po rozmowie ze starostwem powiatowym, jest tutaj pani Beata Chmielewska, z którą rozmawialiśmy i mamy takie zapewnienie, że jeżeli szkoły podległe starostwu będą potrzebowały nauczycieli, a tam de facto oni są takimi pozytywnymi beneficjentami, bo tam ta ilość uczniów rośnie, bo przypomnę, że licea z 3-letnich stają się 4-letnie, technika z 4 na 5-letnie, w związku z czym tam teoretycznie tych uczniów i w związku z czym tej pracy będzie więcej. Także tak jesteśmy po takich wstępnych ustaleniach ze starostwem. Bardzo proszę, pani Beata Chmielewska jeszcze. Szanowni państwo, bardzo dziękuję. Pan burmistrz powiedział to, co chciałam powiedzieć, publicznie podtrzymać tę deklarację. Tak się składa, że reforma edukacji przewiduje wydłużenie czasu nauki w szkołach ponadpodstawowych, czyli szkołach, które podlegają powiatowi polickiemu. I dziękując za to, że wspólnie z władzami gminy bardzo twórczo pracowaliśmy nad tym, żeby wspólnie opracować jakieś działania, podtrzymuję deklarację powiatu polickiego, złożoną również przez dyrektorów placówek powiatu polickiego, że jeżeli będzie za jakiś czas problem zatrudnienia kadry, jesteśmy otwarci na to, żeby wspierać nauczycieli i administrację i obsługę szkół gminnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan naczelnik jeszcze, proszę uprzejmie. Trudnych momentów będzie kilka, jeżeli chodzi o pracę dla pracowników. Będą spokojne dwa lata, rok ten i następny, ponieważ w dalszym ciągu w systemie będzie 9 roczników. Problem pierwszy to będzie za dwa lata, kiedy odejdą dwa roczniki, wówczas tam będzie około 400 uczniów, a więc to jest kilkadziesiąt etatów nauczycielskich. Drugi problem będzie się wiązał z budowaniem szkół gimnazjalnych, przepraszam, szkół podstawowych na bazie szkół gimnazjalnych. I tutaj szczególnie w G1, G2 i G3 mogą być zagrożenia. To się może łączyć z mniejszą liczbą etatów w tych szkołach. G3, zakładamy tam na bazie tej szkoły tworzenia klas sportowych. Będzie nabór większy, będą etaty, będzie mniejszy, tych etatów nie będzie. Tutaj sytuacja jest do końca nieprzewidywalna. Też do końca nie wiemy, ilu uczniów pójdzie do szkoły powstałej w Zespole Szkół Przysiedleckiej, bo tam też planowana jest szkoła. Pójdzie więcej szkół, pójdzie więcej uczniów, a więc w ten sposób też no to się przełoży na liczbę dzieci w naszych szkołach i liczbę
etatów. Na pewno będziemy robili wszystko, żeby unikać zwolnień, szukać takich rozwiązań, które pozwolą pracownikom obsługi administracji i nauczycielom zachować pracę. Natomiast też o czym warto powiedzieć, te przesunięcia, o których mówimy, utrudnią przyjmowanie nauczycieli młodych. Chcąc zachować pracę dla tych, co są, będziemy musieli bardzo ostrożnie przyjmować nowych nauczycieli, co nie jest czymś specjalnie dobrym. Na razie ci ludzie chcą pracować, a dwa, w szkole powinni być nauczyciele doświadczeni, bardzo doświadczeni i ci młodzi, no, którzy są nieodzowni i dla dzieci, i dla dobrego funkcjonowania szkoły. Dziękuję panie naczelniku, bardzo proszę. Ktoś jeszcze z państwa radnych? Więc nie widzę, może ktoś z zaproszonych gości, pań lub panów dyrektorów chciałby zabrać głos. Nie widzę, więc odczytam projekt uchwały i przystąpimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Za podjęcie uchwały głosowało 18 radnych. Nikt nie był przeciwny. Troje radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo i chciałem się przyłączyć do tych słów, które zostały przez pana naczelnika wygłoszone pod adresem państwa dyrektorów i nauczycieli zarazem gimnazjów. Chciałem podziękować również za tą pracę. 18 lat to jest okres dojrzałości, można powiedzieć. Państwo włożyli dużo pracy w to, żeby można było funkcjonować na zasadach tej jeszcze funkcjonującej sieci szkół i tego systemu oświaty. Dziękujemy bardzo w imieniu swoim Rady Miejskiej, ale także w imieniu rodziców. Jesteśmy rodzicami, w imieniu naszych dzieci, które były przez państwa prowadzone. Myślę, że poziom nie zostanie obniżony, a jeszcze przed nami referendum, zobaczymy co będzie. Chociaż gorąco liczyliśmy także na pana prezydenta, że przynajmniej przedłuży wprowadzenie tej uchwały, ale tak się nie stało. Dziękuję jeszcze raz, życzę państwu wszystkiego dobrego. Zrobiliśmy wszystko, jak widać, żeby zachować miejsca pracy dla państwa i żeby uchronić nasze dzieci przed szokiem, jakim na pewno jest zmiana szkoły. Dyskusja na sesji była krótka, właściwie informacyjnie tylko, ale długo radni dyskutowali nad tym tematem i naprawdę ten projekt został opracowany wspólnie z panem burmistrzem i myślę, że jest to wybranie chyba najlepszego wariantu wśród wielu, wielu wariantów. No, nie chciałbym powiedzieć, że mniejszego zła, bo to źle zabrzmi, bo zło to jest zawsze zło, mniejsze czy większe złem pozostaje. Ale w tej sytuacji zrobiliśmy, co było możliwe, wydaje się. Ważne jest to, co też zostało powiedziane przez pana burmistrza i przez pana naczelnika, że jest to wieloletni cykl dochodzenia naprawdę do tego optymalnego znowu poziomu oświaty i jak dojdziemy do optimum, żeby znowu rządzącym nie przyszło do głowy znowu zmieniać i tego jak na jakiś nowy wzór. Ale szkoła jest płynna i ciągle zmiany też są potrzebne i doskonalenie się pracy jest potrzebne. Jeszcze raz dziękuję bardzo i życzę państwu samych sukcesów, dobrych uczniów i wyrozumiałych rodziców i wspaniałej współpracy z Wydziałem Oświaty i Kultury, a także z panami burmistrzami i z Radą Miejską. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I ogłaszam 15-minutową przerwę. Punkt 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach z obowiązku płaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Police. Projekt uchwały przedkłada burmistrz Polic, a został przygotowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dlatego też o wprowadzenie poproszę pana naczelnika Sebastiana Staszkiewicza. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Projekt uchwały przedkłada Radzie Miejskiej burmistrz Polic. Zgodnie z zapisami zawartymi w artykule 15 ustęp 7 ustawy o finansach publicznych, Samorządowy Zakład Budżetowy wpłaca do budżetu
jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej. W trakcie procedury zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków, aby taryfy pozostawić na dotychczasowym poziomie, zaszła konieczność wykreślenia z planu finansowego z WIK-u znacznych pozycji. I były to pozycje na kwotę 93 353,59 groszy, to materiały remontowe, jak również 739 772 złote oczyszczanie ścieków przez grupę Azoty. Warunkiem, tak jak powiedziałem, pozostawienia taryf było wykreślenie tych pozycji, jednakże w rozmowie z dyrektorem zostało ustalone, że nadwyżkę, którą wypracuje ZWIK, burmistrz przedstawi projekt uchwały Radzie Miejskiej, żeby tą nadwyżkę pozostawić w ZWIK-u i dzięki temu wprowadzić w roku 2017 te pozycje ponownie do planu. Dziękuję, panie naczelniku. Proszę o opinię Komisji Infrastruktury. Pan przewodniczący. Dziękuję. Marcin Michalak, proszę. Informuję, że Komisja Infrastruktury Komunalnej i Rozwoju Ekologii na swoim wczorajszym posiedzeniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych chciałby zapytać, zadać pytanie? Nie widzę. Dziękuję, panie naczelniku. Odczytam projekt uchwały i przystąpimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy. Projekt przedkłada burmistrz Polic, a projekt przygotował Wydział Gospodarki Gruntami. Bardzo proszę panią naczelnik Zofię Bobrowicz o wprowadzenie. Przedmiotem uchwały jest zmiana nazwy ulicy Rzymierskiego, która jest położona w Trzeszczynie. Przyczynkiem powodującym zmianę nazwy ulicy jest ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z tą ustawą organy samorządu terytorialnego mają obowiązek w terminie do 2 września tego roku usunąć z przestrzeni publicznej nazwy upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Nazwa ulicy Rzymierskiego została wymieniona w wykazie sporządzonym przez Instytut Pamięci Narodowej jako nazwa zaproponowana do zmiany. Nazwanie ulicy ulicą, zmianę nazwy z ulicy Rzymierskiego na ulicę Akacjową zaproponowała Rada Sołecka w Trzeszczynie, podejmując stosowną uchwałę. Burmistrz, przychylając się do propozycji Rady Sołeckiej, przedkłada państwu pod obrady tenże projekt. Przepisy wyżej powołanej ustawy zwalniają z opłat pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia zmian w księgach wieczystych oraz dokonanie zmian w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych spowodowanych zmianą nazwy ulicy. Zmiana nazwy dotychczasowej ulicy dokonana na podstawie wyżej wymienionej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających jej nazwę, co oznacza, że nie będzie obowiązku wymiany na przykład dowodów osobistych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów do czasu utraty ich ważności.
Dziękuję pani naczelnik za to wprowadzenie. Proszę Komisję Infrastruktury o wyrażenie opinii. Bardzo proszę. Dziękuję. Informuję, że komisja po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez panią naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, a także na wniosek społeczności lokalnej w miejscowości Czeszczyn pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Wysoka Rada uchwałę podjęła. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Przechodzimy teraz do serii uchwał związanych z planami pracy Komisji Rady Miejskiej i tak w punkcie 10 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach na rok 2017. Bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego tej komisji, pana radnego Grzegorza Ufniarza. Komisja wypracowała kształt planu pracy na ten rok na jednym ze styczniowych posiedzeń. Plan został przyjęty jednomyślnie, zatem cieszę się, że wszyscy członkowie komisji zgodzili się, aby zająć się sprawami, które za chwilę przedstawię. Podeszliśmy do tego planu zadaniowo, ustaliliśmy sobie grupę zagadnień, którymi chcielibyśmy się zająć w 2017 roku. Zatem oprócz bieżącego rozpatrywania projektów uchwał, które jest stałym punktem pracy komisji każdego miesiąca na każdym posiedzeniu, pragniemy zająć się jeszcze kilkoma innymi tematami. Planujemy przeprowadzić analizę zadłużenia budżetu gminy Police, badając możliwości i zagrożenia. Planujemy przeprowadzić analizę skutków zmian w reformie szkolnictwa gminnego, która będzie dokonana w tym roku. Chcielibyśmy zbadać proces przekształcania z WIK-u w spółkę prawa handlowego i sprawdzić skutki dla budżetu gminy Police tego procesu. Oprócz tego tradycyjnie badamy zagadnienia związane z podatkami i opłatami lokalnymi. Chcemy również, co robimy, a robimy to co roku, monitorować na bieżąco umowę w zakresie gospodarki odpadami, wpływy, zagrożenia i badanie tych działań, które są wykonywane przez Urząd Gminy. To są nasze cele, które pragniemy zrealizować w roku 2017. Podkreślam, komisja przyjęła plan jednomyślnie. Bardzo proszę Wysoką Radę o zatwierdzenie tego planu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach na rok 2017. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach przyjęła jednogłośnie. Za przyjęciem głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach na rok 2017. Bardzo proszę o przedstawienie tego planu panu przewodniczącego Marcina Michalaka. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie przewodniczący. Szanowni państwo, informuję, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii na swoim posiedzeniu w dniu 30 stycznia jednogłośnie przyjęła plan pracy komisji na 2017 rok. W ramach działań, które będziemy podejmować w 2017 roku, chcemy przeanalizować gospodarkę zasobami mieszkaniowymi w gminie Police, również gospodarkę odpadami komunalnymi.
Chcemy dokonać przeglądu projektów inwestycyjnych, czyli skontrolować wydział TI, czyli wszystkie inwestycje prowadzone przez gminę Police. Chcemy przyjrzeć się zieleni w mieście, pielęgnacji terenów zielonych. W ramach działalności komisji planujemy przeprowadzić około 4 wizji lokalnych. Pierwszy raz będziemy tutaj goszczeni przez Stowarzyszenie Ekologiczne Łarpia, przez pana Wiesława Gawo oczywiście. W ramach bieżącej działalności będziemy omawiać pisma skierowane do komisji oraz uchwały skierowane. Plan pracy będzie w miarę potrzeb uzupełniany i aktualizowany na bieżąco. W związku z powyższym proszę o pozytywne zaopiniowanie planu pracy komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zapytam jeszcze, czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie do tego planu? Nie widzę, w związku z tym odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach na rok 2017. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Punkt 12 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach na rok 2017. Bardzo proszę o prowadzenie i przedstawienie planu pracy pana przewodniczącego komisji radnego Władysława Kosiorkiewicza. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2017 zaplanowała 12 spotkań, w tym 2 wyjazdowe do Tanowa i do Osiru, w związku z tym, że były przebudowy, jest w remoncie hala sportowa, także chcielibyśmy zobaczyć, co tam się dzieje. Osoby, które będziemy najczęściej zapraszali na nasze posiedzenia komisji, to Anna Ryl, Miejski Ośrodek Kultury, Waldemar Echaus, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Witold Stefański, Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Maciej Greinert, Wiceburmistrz. Komisja na swoich posiedzeniach rozpatruje sprawy bieżące i pisma, które wpływają do komisji. Przedstawiony plan pracy jest planem ramowym. Komisja w zaistniałych przypadkach będzie spotykała się w zależności od potrzeb. Mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia. W tych przypadkach tematyka posiedzeń może ulec zmianie, o czym członkowie i osoby zainteresowane zostaną powiadomieni. I bardzo proszę o zatwierdzenie planu pracy. Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytam więc projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach na rok 2017. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, bez głosu przeciwnego i bez głosu wstrzymującego się. I punkt 13 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach na rok 2017. O przedstawienie tego planu poproszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Andrzeja Rogowskiego. Proszę uprzejmie. Komisja rewizyjna na posiedzeniu styczniowym przyjęła jednogłośnie plan pracy komisji, a planujemy zająć się między innymi takimi sprawami jak badanie skarg i pism wniesionych na obrady komisji, analizowanie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań gminy. Chcemy przeprowadzić analizę sprawozdania z działalności burmistrza Polic w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Promocji i Współpracy za granicą. Procedować na temat postępowania z interpelacjami radnych złożonych w pierwszym kwartale 2017 roku, wypracowanie opinii komisji dotyczących sprawozdania burmistrza Polic z wykonania budżetu za rok 2016, sporządzenie do
Regionalnej Izby Obrachunkowej opinii w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Polic. Analizowanie działalności Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, informowanie przekazanie informacji dotyczących skarg i wniosków złożonych do Urzędu Miasta w pierwszym półroczu 2017 roku, analizowanie sprawozdania z realizacji prac Wydziału Działalności Gospodarczej w Gminie Police, no i oczywiście sporządzenie planu pracy działania na rok 2018. Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy o pozytywne zaopiniowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych chciałby zapytać? Bardzo proszę, pan radny Krystian Kowalewski. Dziękuję. Ja chciałem tak zapytać, czy komisja rewizyjna planowała chociażby tak profilaktycznie, jeżeli nie widzę takiej potrzeby nagłej, przeprowadzenie jakiejś kontroli jakiejś części działalności gminnej? Prowadzenie, może zapis jest niezbyt twierdzący, natomiast prowadzenie analizy sprawozdania z działalności burmistrza w zakresie każdego z działów właśnie będzie na tym polegał. Oczywiście dział, z którym będziemy chcieli współpracować i rozmawiać na pewne tematy, będziemy informować wcześniej. Z wyprzedzeniem. Dobrze, dziękuję bardzo. Jak uzupełniająco dodam, że już komisja się zwróciła do mnie z prośbą o powiadomienie burmistrza o kontroli jednego z wydziałów w marcu, a więc komisja bardzo szybko zaczyna działać. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos, dopytać? Dziękuję. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Policach dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach na rok 2017. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z państwa radnych jest przeciwny? Czy ktoś z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada uchwały podjęła. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Punkt 14 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach na rok 2017. Proszę o przedstawienie planu pracy panią przewodniczącą, radną Zofię Chlek. Komisja na swoim posiedzeniu w lutym pozytywnie zaopiniowała ten plan pracy. Komisja będzie zajmowała się działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej oraz określenie kierunków działań. Planujemy wyjazdowe posiedzenie w siedzibie Straży Miejskiej w nowej siedzibie przy ulicy Tanowskiej. Będziemy zajmowali się działalnością zespołu do spraw zarządzania kryzysowego na terenie gminy Police, przegląd inwestycji i monitoringu w OSIR w Trzebieży, omówienie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jednostek poszczególnych sołectw w gminie Police, realizacja opieki zdrowotnej na terenie gminy, profilaktyka zdrowia w gminie Police, sprawozdanie pełnomocnika burmistrza pana Jerzego Moroza o działalności świetlic środowiskowych w sołectwach i radach osiedlowych, przyjęcie informacji dotyczącej bezpieczeństwa na terenie gminy Police, wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2018 rok i opinia komisji dotyczącej projektu budżetu i uchwał okołobudżetowych na 2018 rok. Plan pracy będzie uzupełniany o sprawy wynikające z aktualnych potrzeb. Proszę o pozytywne zaopiniowanie. Dziękujemy. Dziękuję pani przewodnicząca. Czy są pytania? Bardzo proszę. Nie ma. Odczytam projekt uchwały i przystąpimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach na rok 2017. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Czy ktoś z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada plan pracy przyjęła. Za podjęciem tej uchwały głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Zamykam obrady 27 sesji Rady Miejskiej w Policach. Dziękuję bardzo państwu za udział. 50.